Cześć, jestem Zalenzo, to jest moja chata. Pokażę wam teraz moje 5 na 5. Dobra, powiedz swoje 5 trików, które robię. Pierwszy to chyba standardowo będzie double kick, nie, tak naprawdę. Wiem, że na przykład Tomek nie lubi tego triku bardzo, ale ja go bardzo tak. I ja też. O nie. Pokaż sutki, pokaż sutki. Nie da się tu skoncentrować w ogóle, nie będę z tobą rozmawiał. Poszli. Drugi będzie chyba frontend kick. Chyba lubię go jednak dokręcić tak naprawdę, ale jak trzeba to cały też można zrobić, ale ja chyba lubię dokręcanie, że tak sobie powiedziawszy. Trzeci... Very healthy chyba tak naprawdę. Nie wiem, coś fajnego w tym triku po prostu, fajnie się kręci. Czwarty trik to będzie fake frontside kickflip. Chyba to samo z frontside kickflip, tylko że na fake tak naprawdę, po prostu lubię. No i chyba fake big spin kickflip tak naprawdę. To jest taki trik, który nauczył mi Michał Mucha. I jestem bardzo wdzięczny i bardzo go lubię. Dobra, to druga piątka. To chyba nie będzie trudne tak naprawdę, bo na switchu jestem leszczem, więc noli kickflip, switch kickflip, hardflip, tego się nigdy nie nauczę. Jestem mistrzem hardflipa na jedną nogę tak naprawdę chyba. Jest szansa, że się nigdy go nie nauczę na dwie. Jakiś disco mi leci w słuchawkach, trochę się wstydzę. Co jeszcze? No i właściwie... No chyba noli backside hit, na przykład jest trik, który bardzo chciałbym, bardzo mi się podoba, ale no niestety... Niestety mam drewnianą prawą nogę. I noli trójkę. Też był taki moment, że robiłem jakoś... Tak od ziemi się troszkę odbijało, ale jakoś tam się dało, a teraz już tak, że w ogóle. Niestety. Chyba jestem stworzony do very kickflipów.